Kwasica mewalonowa. Choroba, z którą niełatwo jest się zetknąć, bo nawet źródła internetowe nie podają na jej temat zbyt wiele informacji. Według Wikipedii jest to choroba metaboliczna uwarunkowana genetycznie. Spowodowana jest niedoborem enzymu kiniazy mewalonionowej. Objawia się opóźnieniem umysłowym, postępującą ataksją, przełomami gorączkowymi, zbiegunkami i wymiotami. Wysypką na skórze, powiększoną wątrobą i śledzioną oraz cechami dysmorficznymi twarzy, nieprawidłowym rozwojem i wzrostem. Tyle jeśli chodzi o suche informacje, które można znaleźć w sieci. Dlaczego o tym mowa? Ponieważ okazuje się, że na tak bardzo rzadką chorobę choruje 8-letni chłopiec mieszkający w Nowej Rudzie. On się urodził w kłodzku za martwicy, nie oddychał w ogóle i był respirowany pod respiratorem we Wrocławiu i w Warszawie. No i tam właśnie stwierdzili tą chorobę w Warszawie, że to jest choroba genetyczno-metaboliczna, że on nie będzie chodził. Nie będzie rósł i w ogóle, że tylko 3-latka będzie żył, że to jest właśnie ta kwasica mewalonowa. Ale ja tutaj słyszę, że taka choroba, że Kacper jest jedyny w Polsce z tą chorobą. Tak. Na świecie w ogóle jest mało takich dzieci. Tak, to jest rzadka bardzo choroba i lekarze właśnie nie wiedzą, jak ją leczyć, jak podchodzić właśnie do tej choroby i w ogóle. No i to, że w każdej chwili on może umrzeć, on żyje teraz, tak jakby mówiąc, na krawędzi. Dzisiaj jest, a jutro go może nie być. Z dnia na dzień stan się pogarsza, raz jest dobrze, raz jest źle. Nasza wizyta u Kacpra uświadomiła wielu ludziom, że dziecko, które choruje na rzadką chorobę, jest być może jedynym takim przypadkiem w Polsce. Tym bardziej, że jak twierdzi matka Kacpra, lekarze po urodzeniu dziecka rokowali mu maksymalnie 3 lata życia. Kacper ma w tej chwili 8 lat i jest wesołym i rezolutnym dzieckiem, które mimo swojego wieku wygląda, jakby miał 2 lata. A to on jest pogodny. Na swoją chorobę i tyle, co on w życiu przeszedł, to jest bardzo dzielnym dzieckiem. Nie wiem, czy dorosły by tyle wytrzymał, co on wytrzymał. Ja tu tak spędziłem chwilę z wami i zauważyłem, że Kacper dużo rozumie. Dużo raczej mówi. No nie mówi tam normalnie tak jak normalne dzieci w jego wieku, tam po swojemu. No ale jest... rozumie wszystko i w ogóle. Co się do niego mówi, co się w ogóle mówi. Wie, że jak jest chory, to musi iść do lekarza i bardzo źle to znosi, nie? Bo nie lubisz chodzić, prawda? Do lekarzy. Matka Kacpra od samego początku, kiedy tylko na świat przyszedł chłopiec, walczy o jego życie. Tragedia wziąć się i wychowywać takie niepełnosprawne dziecko. Bo na inną matkę to, moim zdaniem, to by wzięła, po prostu jakby się dowiedziała, że ma dziecko niepełnosprawne, wzięła i zostawiła w szpitalu. A ja powiedziałam, że będę walczyć, bo to jest mój pierwszy synek i będę walczyć i ile mi starczy sił, tyle będę walczyć na to. Kacper nie jest jedynym pani dzieckiem. Nie, jeszcze jest Maksymilian z małżeństwa. On jest po prostu zdrowym dzieckiem i dzięki Bogu nie choruje tak samo jak Kacperek i w ogóle nie choruje mi tak często jak Kacper. Takie lekkie przeziębienie, grypa, kaszel i tak dalej. No tak, to jest wszystko na razie w porządku. A tak na co dzień, no, oprócz wiadomo funduszy, co jest potrzebne? Żeby było tak dobrze, żeby można było normalnie funkcjonować z Kacprem. Co ja wiem? Nie wiem, wydaje mi się, że ma to, co najważniejsze, to ma chyba tylko miłość. No. Jednak widoczne są oznaki bezsilności, kiedy pomoc ze strony władz czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Nowej Rudzie jest znikoma. A jak wygląda ta sytuacja z tym mieszkaniem? Bo tutaj mieszkacie w takim domu Miejskiego Ośrodka Pomocy. Znaczy to jest mieszkanie przyznane przez właśnie MOPS, przez burmistrza Nowej Rudy. No i te mieszkania miały dostać takie osoby, co naprawdę stać ich tylko płacić za czynsz, no i za takie zawody światło. A po 2 latach podnieśli czynsz do 500 zł. No i tak jak my teraz mamy, tak jakbyśmy płacili na bieżąco, to musimy płacić 500 zł czynszu i 500 zł zadłużenia, żeby wyjść po prostu na proste. To w sumie bym musiała płacić 1000 zł miesięcznie za zadłużenie 500 zł i 500 zł czynszu. Mimo przeciwności losu Kacper Toczek, który według wieku powinien uczyć się w szkole, jak jego rówieśnicy, również się uczy, choć praktycznie w większości przypadków w domu, ale nie tylko. Każdy się dziwi, że tutaj system kazał mi go właśnie zapisać do szkoły i w ogóle, no bo na jego wieki w ogóle to on nie powinien być w ogóle w szkole, bo on ma bardzo głęboki stopień upośledzenia, nie umiarkowany ani nie średni, tylko bardzo głęboki. No i z takim właśnie upośledzeniem dzieci nie powinny chodzić do szkoły, a on jednak jakby nie było chodzi i uczy się tych podstawowych rzeczy. Jak nigdy nie umiał kroić na przykład jabłka czy tam banana w kostkę,
Tak teraz pokroi, wycina. Przy pani Weronice nauczył się chodzić na pupie, bo nigdy też nie umiał. Pani Weronika go nauczyła, nie? Nauczyła go robić siusiu na nocnik, tak? Bo się zawsze bałem, nie? A przy pani Weronice się nie boję, nie? I zacząłem robić siusiu ładnie. Zaczął mówić też dużo. Problemy nawarstwiają się systematycznie. Matka chłopca jak dotąd nie podjęła żadnej pracy z oczywistych względów. 8-letni Kacper wymaga stałej opieki. To z kolei przekłada się na inne aspekty życia codziennego. Zadłużone mieszkanie mieści się w budynku socjalnym przy ulicy Zaułek. Mimo tego opłata za mieszkanie osiąga 500 zł miesięcznie. Do tego dochodzą leki, które Kacper musi regularnie zażywać. W tym przypadku tylko jeden lek jest refundowany przez państwo. Jakby tego było mało, biologiczny ojciec 8-letniego Kacpra nie interesuje się dzieckiem, a wręcz doprowadzał według słów matki chłopca do sytuacji, których nie powinien obserwować Kacper ani nikt inny. No, on się w ogóle nie nadaje, żeby być ojcem, a tym bardziej wychowywać dziecko niepełnosprawne. On, moim zdaniem, on nie dorósł do tego, żeby być ojcem. Ja wiem, on bez przerwy pił, kradł, chodził na inne dziewczyny, przynosił nieraz zarazę do domu. Kiedyś załapał też taką chorobę, zapomniałem jak to się nazywa, ale coś powiązaną z krwią i w ogóle. To zaraźliwe było. Kilka razy mi zaraził Kacpra właśnie tą chorobą. Ja byłam też zarażona tą chorobą, tylko dzięki Bogu na samym początku poszliśmy do doktora Zabłockiego, no to Kacper jak dostał maści, płyny takie do kąpania, to ja też się tym smarowałam i wyleczyłam się z tego. Razem z Kacperkiem, a on nadal pije, kradnie, wyprowadził się stąd, bo go wygoniliśmy. Teraz trafił do więzienia, już trzeci raz, nie? I bodajże będzie tam trafiał całe życie, bo to jest chyba jego życie tam. Kacper Toczek jest mimo swojego bardzo młodego wyglądu i choroby bardzo dojrzałym dzieckiem, które rozumie to, co dzieje się wokoło jego osoby. Potrzebuje jednak wsparcia i w tym celu został również zaproszony m.in. do programu Elżbiety Jaworowicz Sprawa dla reportera. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby wziąć i napisać właśnie do pani Ewy Jaworowicz o list, czy może by się zajęła właśnie Kacperkiem i w ogóle o pomoc i tak dalej. No i po 3 miesiącach właśnie dostaliśmy odpowiedź z telewizji, że mamy przyjechać z Kacperkiem, bo chcę go obejrzeć. Pojechaliśmy, po 2 tygodniach był zaś telefon, że pani Elżbieta Jaworowicz przyjedzie do nas i przeprowadzi z nami wywiad. Potem żeśmy trafili na wywiad do telewizji 7 lutego. No i od 7 lutego tak mieliśmy, ja wiem, może przez 3 miesiące taka normalna pomoc była, bo każdy się odezwał. Telefon to się dosłownie urywał, gorąca linia była. A teraz od tamtej pory co przestali ludzie wysyłać paczki, czy tam wpłacać pieniążki na konto, to dzięki właśnie tym, co pisali na forum Nowej Rudy, że jestem ćpunką, że biję dzieci, że dzieci głodne, że ostatnio było właśnie wezwana policja, że Kacperka niby zabiłam. No a jeszcze mamy się spodziewać, bo jeszcze sanepid ponoć ma przyjechać do nas do domu, że niby tu jakieś robaki, policja kryminalna, że jakieś niby narkotyki gdzieś w domu trzymam i tak dalej. Także ja mówię, tu mamy same problemy. No ale te wszystkie osoby, które tak mówią, one były w ogóle u was w mieszkaniu? Widziały, jak tutaj wygląda? Nie, to u nas w bloku po prostu. Ci, co po prostu zazdroszczą, że ja odważyłam się pójść i napisać właśnie do telewizji i powiedzieć o całej sytuacji Kacpra. Najpierw byli, że bardzo dobrze zrobiłam i tak dalej, ale teraz jak zobaczyli, że paczki zaczęły wpływać, że ludzie wpłacają pieniążki na konto i tak dalej, no to po prostu zazdrość ich wszystkich żera. I robią po prostu człowiekowi na złość. Minęło kilka miesięcy i sytuacja mimo zainteresowania ludzi z całej Polski nie jest dobra. Historia małego Kacperka i jego matki jest dużo bardziej zagmatwana i niewiarygodna, dlatego do tematu wrócimy wkrótce. Panie Krzysiu, rano wstań, pora iść do szkoły.